Panie i panowie, witam ponownie. Kolejną ważną rzeczą przed nami do opanowania są pętle, czyli wielokrotne powtarzanie pewnych czynności. Przy odrobinie ćwiczeń przyjdzie nam to łatwo i szybko nauczymy się wykorzystywać je w praktyce. Zaczynajmy! Z pętlami mamy do czynienia, gdy chcemy wykonać jakąś czynność kilka razy. Powiedzmy, chcemy wypisać liczby od 0 czy od 1 do 10. Możemy napisać print 1, następnie print 2 i tak dalej, aż do żądanej liczby, powiedzmy print 1000. Jedną ze sztuk oprogramowania jest unikanie powtarzania pisania tego samego kodu. I w takiej sytuacji, zamiast wypisywać ręcznie wszystkie liczby, możemy do tego celu użyć pętli, czyli wielokrotnego powtórzenia wypisania pewnej liczby. I zobaczmy, jak to wygląda w praktyce, gdyż łatwiej jest to pokazać, a potem przećwiczyć, niż wytłumaczyć wszystko w teorii. Tak samo jak wyrażenia warunkowe, które zaczynały się od if, tak samo pętle zaczynają się od słowa kluczowego for oraz od słowa kluczowego while. My skupimy się na tym pierwszym, są one o wiele częściej stosowane. Tak więc piszemy for, czyli dla. I tutaj zaczyna się cała magia. W tym momencie definiujemy nazwę zmiennej, która może być oczywiście dowolna. Następnie in, czyli x in. I tutaj chcemy powiedzieć, że żeby Python wykonał naszą pętlę od 0 do 1000. Służy do tego magiczna formuła, magiczna funkcja, która nazywa się range, w której podajemy jako pierwszy parametr liczbę, od której chcemy, aby Python powtarzał swoją czynność, do liczby, do której chcemy, aby Python wykonywał naszą czynność, powiedzmy 10. Następnie, tak samo jak w przypadku wyrażeń warunkowych, kończymy to dwukropkiem, enter, nowa linijka zaczyna się od tabulatora i piszemy to, co chcemy osiągnąć. Jeżeli napiszemy print x, te dwie linijki, które napisaliśmy do tej pory, one wykonają się 10 razy. Wykonają się 10 razy, gdyż poprosiliśmy Python o wykonanie ich 10-krotnie. Za każdym wykonaniem się tych linijek zmienna x będzie przyjmować inną wartość, poczynając od wartości startowej, jakiej jest 0, do wartości końcowej, w tym przypadku będzie to 9. 10 nie będzie, będzie to 9. Jeżeli naciśniemy dobrze znany nam skrót klawiszowy, jakim jest Ctrl Enter, to co się okaże, to że pętla wykonała się dokładnie 10 razy i za każdym razem print wykonał się z inną wartością zmiennej x. Zobaczmy jeszcze jeden przykład. W przypadku pętli, tak samo jak w przypadku wyrażeń warunkowych, kluczem do ich opanowania jest po prostu ich ćwiczenie. Inna zmienna niech będzie zmienna, aby zademonstrować, że może być to różna nazwa. In, znowu piszemy range, możemy wziąć punkt startowy inny od 3 do 7, kończymy dwukropkiem, print, zmienna. I w tym momencie pętla wykonała się 4 razy, a zmienna przyjmowała wartości po kolei od 3 do 7. Jak się potem okaże, jest to bardzo użyteczne. Zanim przejdziemy do wykonania kilku ćwiczeń, aby lepiej zrozumieć ideę pętli, spróbujmy wykonać pętlę jeszcze na innych typach danych, gdyż liczba nie jest jedynym typem, który na to pozwala. Jako kolejny typ danych pod lupę weźmiemy tekst. Zdefiniujmy zmienną tekst o wartości, na przykład. No i zróbmy, napiszmy prostą pętlę, która wygląda identycznie jak wcześniejsza. For, literka T, in, zmienna tekst. I co się stanie? Za każdą iteracją, czyli za każdym razem jak pętla się wykona, mówimy na to iterację, za każdą iteracją literka zmienna T będzie miała jako wartość kolejną literę z naszego napisu, przykład. Zobaczmy, jak to działa. Print T, Ctrl Enter i mamy przykład. Możemy, żeby to lepiej zobrazować, możemy dodać literka Bach. Literka przykład. Ale skoro możemy robić pętlę po tekście, no to oczywiście możemy robić też pętlę po liście. Zdefiniujmy listę. Niech to będzie prosta lista. No i pętla zaczyna się od słowa kluczowego for.
jakaś nazwa zmiennych, niech to będzie L. Oczywiście kolejne słowo in, nazwa zmiennej, lista, dwukropek i zobaczmy, co się stanie. Print L. Za każdym razem wykonania tej pętli zmienna L przyjęła jako wartość kolejny element z naszej listy. Jest to dobry moment, aby wykonać proste ćwiczenie pod tytułem wypisać wszystkie liczby parzyste od 0 do 100, czyli 2, 4, 6, 8 i tak dalej. Użyjemy do tego pętli for, zdefiniujemy zmienną x, która przyjmie wartości z zakresu od 0 do 100. Kończymy dwukropkiem i normalnie byśmy zrobili print x, natomiast w naszym przypadku interesują nas tylko wartości, które są parzyste. To, czy wartość jest parzysta, możemy bardzo łatwo sprawdzić za pomocą sposobu, który nauczyliśmy z poprzednich odcinków, mianowicie możemy sprawdzić, czy zmienna x, czy reszta z dzielenia przez liczbę 2 daje 0, równa się 0, czyli jeżeli będzie 0, to znaczy, że liczba jest parzysta, no i wtedy zrobimy nasz print x, a w wyniku otrzymujemy wszystkie liczby od 0 do 100, które są parzyste, 2 i tak dalej, kończąc na 98. Dobrze. Na stronach analityka, link pod filmikiem, znajduje się kilka dodatkowych ćwiczeń, które polecamy wykonać. A dokładnie tutaj. Python, pętla for oraz while. Na samym końcu artykułu, oprócz tego, że w środku mamy różne przykłady zastosowania pętli for, na samym końcu będą jeszcze ćwiczenia, które warto samodzielnie powtórzyć, aby to wszystko utrwalić. Zanim zakończymy kolejny krótki odcinek, należałoby powiedzieć jeszcze o drugim rodzaju pętli. Te pętle, które omówiliśmy do tej pory, zaczynają się od słowa kluczowego for i są to najczęściej stosowane pętle w programowaniu. Niemniej jednak nie są jedynymi pętlami, które się stosuje. Jest jeszcze drugi rodzaj pętli. Drugim rodzajem pętli są pętle, które zaczynają się od słowa kluczowego while, czyli tak długo aż. Napiszmy nasze słowo kluczowe while, tak długo aż i jako przykład zmienna x ma wartość mniejszą niż 10. Kończymy oczywiście dwukropkiem i w tym momencie tak długo aż x jest mniejszą od 10 chcemy napisać x. Gdybyśmy uruchomili w tym momencie tą pętlę, nic by się nie stało, gdyż zmienna x jest niezadeklarowana, więc napiszemy x równa się 0, przypiszemy jej wartość. Gdybyśmy w tym momencie uruchomili pętlę, no to byśmy zawiesili nasz Jupyter Notebook z tego powodu, że zaczął on by w kółko wypisywać, zresztą możemy zobaczyć, Ctrl Enter, zaczął on by w kółko wypisywać wartość x, która równa się cały czas 0. Brakującym ogniwem przy pętli while jest zmienianie wartości x. I my też to zmienimy. Chcemy mieć x plus 1 za każdą interakcją. W ten sposób pętla while się wykona za pierwszym razem pisząc 0, następnie zmieni wartość x na 1, znowu się wykona, wypisze 1, zmieni wartość x na 2 i powtórzy swoje działanie tak długo, aż x osiągnie wartość 10. Naciśnijmy Ctrl Enter, zobaczmy jak to wygląda, dokładnie tak jak to opisaliśmy. Pętla while jest również dość użyteczna, aczkolwiek ona występuje bardzo często w jednym konkretnym przypadku, a mianowicie jeżeli chcemy zrobić pętlę nieskończoną. Będziemy widzieć tego zastosowanie w kolejnych przykładach, tak więc szybko to opanujemy. Zaczyna się od słowa kluczowego while, następnie podaje się warunek, czy podaje się warunek, który zawsze jest prawdą, można napisać 1 równa się 1, to jest zawsze spełnione. Jakbyśmy napisali print OK i uruchomili, to oczywiście ta pętla będzie toczyć się w nieskończoność. O wiele częściej ta pętla wygląda poprzez pisanie while true, print OK, czy też inna aktywność. W ten sposób tworzymy pętle, które są nieskończone. Z takiej pętli można wyjść poprzez użycie polecenia break. Jeżeli polecenie break będzie wykonane, taka pętla się przerwie. W naszym przypadku jest to wypisanie tylko jednorazowe napisu OK. Możemy zrobić taką pętlę, którą chcemy, aby się wykonała 10 razy. Również w prosty sposób zadeklarujemy zmienną x o wartości 0. Za każdym powtórzeniem wartość x zmieni się o, a niech się zmienia o 3.
i jeszcze napiszemy warunek if x większy od 10, then break i uzyskamy napis OK czterokrotnie. Mówimy o tym na tym etapie nie dlatego, że jest to tu i teraz niezbędne do opanowania. Oczywiście pętlę while można sobie poćwiczyć. Natomiast mówimy o tym dlatego, że jeżeli napotkamy na swojej drodze kody, które taką pętlę wykorzystują, to żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Podsumowując, pętle w Python nie są takie straszne. Tak samo jak wyrażenia warunkowe zaczynają się od słowa kluczowego. W tym przypadku for jest to pierwszy rodzaj pętli, ten częściej stosowany. Następnie definiujemy zmienną in zakres, tak jak tutaj od 0 do 10. Możemy również dokonywać takich iteracji, czyli powtarzania po innych typach danych, takich jak tekst. Możemy iterować, czy też tworzyć pętle po takim zbiorze jak lista, a jak zobaczymy w kolejnych odcinkach, pętle for można wykorzystywać również do innych zbiorów danych. No i jeszcze jest pętla while, rzadziej wykorzystywana, ale jednak. Jeżeli pewne kwestie są niejasne, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach oraz zapoznania się oczywiście z artykułami na stronie Analityka. Polecajcie ten kanał swoim przyjaciołom i wrogom. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.